Hejcie, witaj czaty, z tej strony Gabriel, jestem w kolejnym odcinku quizów. Quizów, w którym ostatnim quizie się bardzo ośmieszyłem, ale to bardzo... Znaczy, ośmieszyłem ten quiz, po prostu był za trudny, nie na mój poziom. A dzisiaj mam coś innego, również quiz, ale bardziej nastawiony na to, że w nim nie da się przegrać, ponieważ są to quizy z serii Co wolisz. Mam ich w sumie 2, 4, 6, 8, 9, mam nadzieję, że zrobiłem wszystkie na tym odcinku, no bo zazwyczaj Co wolisz są szybkie. No i... Zaczynamy, oczywiście wszystkie linki macie w opisie, zapraszam do łapkowania, subskrybowania i przejście sobie samym quizów. Pierwszy quiz od Neku. Neku już się kilka razy pojawił na quizach. Zaczynamy. Co byś wolał? Trudne wybory, edycja SCP. Co byś wolał? Zostać zabitym przez plagę czy Łazarza? Mam wrażenie, że takie pytanie kiedyś było. No, ale dużo osób. No ja często to tłumaczę, że ja się tak trochę boję tego wszystkiego, co jest związane z Łazarzem, tego wymiaru łzowego, etc. Dalej. Co byś wolał? Być w ekipie SCP-ków, a potem zostać poddanym eksperymentu i umrzeć? Siedzieć w ekipie dupaków jako doktorek i zostać przez nich rozerwany na strzępy? SCP-ków, a później eksperymenty? Albo doktor? W sensie, że naukowiec? I... rozerwany na strzępy? Boże, leje u mnie deszcz. Nie wiem w sumie. To może, bo eksperymenty nie mogą być chyba gorsze od śmierci. W sumie mogą, nie wiem, napiszcie co sądzicie. Co byś wolał? Uciekać przed twoim największym koszmarem w omotaniu przez jakiegoś nowego mutagennego SPK, a potem zgryzać ci rękę? Sekcja beków z zaskoczenia. Przejść przez lasek jaszczura, ale za zgryzioną przez niego nogą. Czy nie mieć, no krótka piłka, czy nie mieć nogi czy ręki? Plus koszmar, plus koszmar. Nogi czy ręki? No ja bym wolał nie mieć nogi. No bardzo wyrównane, tu więcej osób tutaj. No ale ja uważam, że ręce są ważniejsze od nóg. Przynajmniej warto mieć jedną sprawną nogę, bo można sobie drugiej dać wtedy... protezę, o. Co byś wolał? Urodzić się jako Łazarz, czy urodzić się jako jaszczur z portmonetką? Nie wiem, czemu z portmonetką. Portmonetka, dziwne słowo. Co byś wolał? Przegrać z dupakiem o życie i całą rodzinę? Zostać ożywionym przez plagę i stać się jego zombie? No tu, bo tu umieram, moja rodzina umiera. A tu umieram i się staje zombie. Nie wiem, dziwne, nie rozumiem tego. A! Zostać zabitym przez lawowe SCP-ki, przez które przed zabiciem wysysają krwinki? Stracić żonę jako SCP i widzieć ją, jak ją zabijają, biczując i męcząc ją. Co to za pytania są? Halo! Ja liczyłem, że to będzie, a wolisz light czy entrance? A to jakieś kurde, zostać zabitym przez lawowe SCP-ki, które przed zabiciem wysysają krwinki? No raczej coś takiego, no nie wiem, dziwne to jest. Być więziony jako SCP w klatce, czy być detektywem w placówce i mieć ciągle narażone życie? Nie wiem, wolę być człowiekiem. A! Urodzić się jako jakiś gówniak SCP 1111, nie znam tego SCP-ka, czy Grinch? Grinch chyba jest ciekawszy, bo niszczy ludziom święta, a to musi być o wiele ciekawsze. To jest AB. Aby nigdy SCP-SL nie stało ulepszone i stało w miejscu, chodzi, żeby z update i PTP, aby AB nigdy nie zagrał SCP-SL. No, ja bym wolał mieć update'y. Aby do SCP-SL zostały dodane nowe brody, aby do... nowy SCP, nowe branie czy nowy SCP, nowe branie. Ja czekam wiecznie na Skara i to jest bardzo wyrównane swoją drogą. By Mrugacz został usunięty z gry SCP na zawsze, aby Tesla została usunięta. Nie no, oczywiście, że Tesla, Mrugacz musi być. 13-0. Aby do gry zostały dodane mody, czy aby do gry zostały bronie, animacje, postacie. No to raczej to, raczej wywalone w mody. Choć mody też przedłużają żywotność gry, choć teraz już są swego rodzaju mody. Być SCP rangą Kitter czy Save? Save, po co mam ludzi zabijać? Grać i nagrywać ciągle dniami i nocami z Gaborem? Czy grać i nagrywać ciągle... Ja bym z Amongiem, ja wiem, że ze mną się ciężko nagrywam, wolał z Amongiem, szczególnie, że Amonga lubię. Jak u mnie leje deszcz? LOL! Nie wiem, czy to słychać, chyba to słychać, przepraszam za cały deszcz. Utnąć w WC opuszczonej placówce od 3 lat i nie móc się wydostać, czy być jednym z zabitych na starcie gry przez Mruczka? No raczej to, bo śmierć chyba jest lepsza od niemożliwości się wydostania. Siema Neku, może kiedyś wbiję, znaczy byłem na kanale Neku, przyznam się, możecie sobie wbić, jak znajdziecie. Dalej! Jezu, mam nadzieję, że już będą prostsze pytania, a nie jakieś takie pokręcone.
Co byś wolał? Wolałbyś przeżyć terminację czy wyłom przechowawczy? Znaczy wyłom przechowawczy, bo po terminacji pewnie sterminowaliby mnie ponownie, poddali terminacji ponownie. Być naukowcem i badać oczne strączki czy glutka? Glutek! Glutek jest fajny. Glutek jest super. Glutek ma te pozytywne wpływy na człowieka, leczy depresję w ogóle. Znaleźć sposób na terminację 0,96 czy 183? O, no bo zabicie go jest ciekawsze niż mrugacza. Dalej. Być MTF czy naukowcem? Naukowcem! Choć MTF też, choć MTF może sam umrzeć, a naukowiec mniej. Mieć po swojej stronie placówkę SCP czy Rebelię Chaosu? A to nie wiem. Placówkę SCP. Mieć jako przyjaciela Plagę czy doktor Trebuchet? Nie wiem. Człowieka, wolę człowieka. Wolę Brighta czy Clefa? Brighta. Bo bardziej częściej o nim słyszę niż o Clefie. Clefie. Chcesz następną część? Ja bym chciał. Czemu to jest Wojtuś Gola robiący ten śmieszny challenge? I Gimpur. Dobra, dalej, nieważne. Wolałbyś stworzyć nowego SCP-ka, czy znaleźć sposób na terminację? Nie umiem tworzyć SCP-ków. Podobno jest to strasznie trudne, żeby napisać dobrego SCP-ka, więc ja bym wolał znaleźć sposób na terminację. Czy chciałbyś mieć jakiegoś SCP jako przyjaciela? W sumie tak. Glutka bym chciał mieć. Albo nie, maskę nie, bo maska jest zabójcza. Wolisz być w SCP-SL D-boyem czy ochroną? Ja wolę być ochroną. SCP-SL. A, na zawsze. No to chyba też ochroną. Nie wiem, dziwne pytanie. Mieć tym razem w realu na własność oczne strączki czy glutka? No oczywiście, że glutka. Są te same screen, co tam. Dotknąć Łazarza? Czy SCP 16? Nie znam tego SCP-ka, ale się Łazarza boję, sorry. Podobało się? W sumie jest skit. Dobra, kolejny quiz. Przypominam, że wszystkie quizy macie w opisie. Co byś wolał? Zostać uwięziony w wymiarze łzowym, dotknąć SCP-409. Tu się zamieniam w kryształ, a tu jestem nie wiadomo gdzie. Chyba kryształ. To jest spoko SCP, fajny, lubię też go. Oj, przestał upadać w miarę. Co byś wolał? Dokończyć 0-12, czy zostać zaatakowany przez tego? O nie, ja bym wolał 12. To może i własną krwią, ale 9-9 jest przerażający, sorry. Posłuchać piosenki SCP-407, czy mieć SCP-008? Nie wiem, co to daje, więc... Nieznane chyba lepsze. Nie wiem, to jest ten to plaga, to zaraza, niefajna. Niefajna. Dalej, co byś wolał? Jako klasę D zabić swojego najlepszego przyjaciela, który jest dupakiem razem z tobą? Zabić biednego pieska w SCP-14959? No nie wiem, co to za SCP, więc to. Co byś wolał? Ulepszyć się w SCP-914, czy być zjedzonym? No to nie wiem. Tu jest chyba atak serca. A to jest, chyba to jest lepsze. Mam wrażenie, że mniej bolesne. Co byś wolał, żeby SCP-173 skręcić karku, czy rozszarpanym przez 0,96? Skręcenie karku, szybciej, sorry. Co byś wolał, ssać cyca z SCP-597? Boże, nie chcę wiedzieć, co to za SCP. I przytulić kogoś z koszulką SCP-1567-66. Ty jej nie nosisz, tylko kogoś przytulasz. Nie znam tych SCP-ków. Chcesz więcej? Chcę. Podobał się quiz? Oczywiście. Fajny był. Zbieramy się na kichnięcie. Kolejny quiz. Coś wolał, zginę przez SCP-173, nie zginę przez SCP-073, ale zostać klasą D. I tu śmierć. Tylko tu mogą mnie jeszcze badać niefajnie, więc to. Co byś wolał, zginąć przez SCP-173, żyć, ale być 3 lata... No nie wymiaru złowy. Nie ma szans. Coś wolał, utnąć wymiarze łzowym przez 7 gry, a potem zginąć? Dni, a potem zginąć? Zostać poświęconym, żeby zabezpieczyć SCP-173 po 4 godzinach zginąć. Kość udowa, czy tam piszczelowa, już nie pamiętam, femur breaker, czy wymiar łzowy, jest to strasznie bolesne. To jest ciężka decyzja, ale chyba jestem skłonny wybrać to, bo jednak wymiar łzowy, więc tak to skomentuję. Co byś wolał, żeby SCP-682 nigdy nie zginął, ale nikogo nie zabije, czy zabić SCP-682 kosztem miliarda ludzi z fundacji IPS? W sumie to, jak nie można nikogo zabijać, to jest lepsza odpowiedź. Co byś wolał, że 15 pracowników zginęło przez SCP-096, ale przeżyć? Że wszyscy pracownicy fundacji przeżyli, a ty byś został zabity? A to ja nie wiem, ciężka decyzja, jestem dosyć egoistyczny, więc biorę to, wolę przeżyć. Szczególnie 096. Co byś wolał, uciec z placówki jako CD, ale wpuścić 4 SCP? Plagę, nieśmiałka, rzeźbę i Łazarza, staruszka? Zostać zneutralizowanym, nie wpuszczę żadnego. Zneutralizowanym, chyba. 50-50. Ale uważam, że to jest takie
bardziej takie, wiecie. A raczej to jest obvious koniec świata. Co byś wolał? Aby świat dowiedział się, że fundacja SCP istnieje, aby świat nie dowiedział się, ale kosztem twojego życia. W sumie niech wiedzą. Może już wiedzą. Żyć jako zwykły cywil, nie wiedzą, że istnieje fundacja, żyć jako naukowiec, ale wiedząc... Nie no, to wolę. Choć to też jest niby dobre. Ale to nie jest przed każdym SCP-kiem to, że wiesz, jak przed kimś uciec, to nie znaczy, że uciekniesz, tak? Należy do rady O5, zarządzać placówką i trudne decyzje. Bez żadnych decyzji do podjęcia. Naukowiec, ja nie lubię za bardzo decyzji podejmować, bo ciągle w głowie mam takie coś, że hej, to ma jakieś konsekwencje w przyszłości. Co byś wolał? Uciec z plagą, z maską, czy z glutkiem? No z glutkiem oczywiście. O, myślałem, że się zacznie. Co byś wolał? Zabić SCP-682, aby żaden świat dowiedziałby się? Niewystarczająca ilość środków fantazyjnych, czy SCP-682 przeżył? No to chyba. Znaczy to jest bardzo groźny SCP. Co byś wolał? Żeby SCP-500 nigdy nie zabrakło, stworzyć 15 SCP-939. No to jest lepsze, no sorry. No nie no, to jest... To halo, bądźmy szczerzy. Jako cywil dowiedzieć się, że fundacja SCP istnieje, ostrzec wszystkich i wszyscy na świecie, by ci uwierzyli i wiedzieli, że fundacja SCP istnieje. Jako cywil nigdy nie wiedzieć, że fundacja SCP istnieje. Nie wiem, czy taka wiedza jest potrzebna w życiu. Co to leci? A jakieś NCS-y cały czas. Co byś wolał? Być w Radzie O5, rządzić całą placówką, nie wiedzieć, że fundacja SCP istnieje i żyć jako zwykły cywil. No nie, to jest halo! Ja nie chcę mieć nic wspólnego ze SCP oprócz nagrywania filmów o tym. Co byś wolał? Zabić SCP-106 czy 682? 682 chyba. To jest takie groźniejsze, jednak wiecie. Podobał się quiz? Tak, spoko jest. Dobra, dalej. Co byś wolał? Edycja SCP-SL. Grać cały czas plagą czy łazarzem? Chyba plagą, bo to jest takie... Chyba plaga mocniej się kumuluje jako SCP, bo wiecie, zombie. Co byś wolał? Poświęcić się łazarza w Femurbykie, czy kliknąć przez kontaminację? No kliknąć, bo przecież przeżyjesz wtedy. Co byś wolał? Żeby SCP-010 pozostał taki, jaki był, czy był zreworkowany? No zreworkowany, sorry. Rework 096 najlepszy według mnie. Totalny sztos. Żeby do gry dodaj SCP-682, czy żeby dodaj 457? Płonący lepszy, w ogóle sam ogień. Co byś wolał? Zabić naukowca jako procent klasy D, czy zabić naukowca jako CI? No to jest większa satysfakcja. Personel klasy dupa ukrył się, co nie? Co byś wolał? Zdrypić jako MTF czy jako CI? Jako z MTF. Z tego powodu, że MTF-y mają Epsilona, a z Epsilonem się wygodniej strzela. Kolejny quiz. Co wolisz? Dostać się do wymiaru złego i uciec, zginąć jako SCP-106? Ale to jest, że SL? A edycja SCP to chyba tak. Żeby SCP-183 został stanąć, czy nieśmiałek? Nie, no teraz to wolał, żeby mrugać, bo nieśmiałek jest teraz totalnym sztosem. Co wolisz? Zostać SCP z zombiakiem, czy 610? Boże, nie wiem, czym jest 610, nie wiem, kliknę. Powinno być to zdjęcie, czyli to chyba nie jest SL. Bo się z genitem A czy B? Chyba A. Bo tam mogą mnie przejąć. Nie wiem, o co chodzi, z którym SCP to jest związane. Mi skręcony kark czy rozczarpany? No mi skręcony kark, to było. Żeby Gabro miał więcej subów od GPlaya, żeby wszystko było jak zawsze. No ja bym chciał mieć więcej subów, więc ja bym wolał to. Co woli, zagrać Zaymin czy zagrać Zaboli? Ja bym wolał zagrać Zaymin. Co wolisz, SCP-SL czy Containment Breach? SL. Co wolisz, SPT czy SCP? SCP. Co wolisz, Piofniego czy Gabora? Wiele Piofniego. A tu 50-50 nawet, Piofni ma przewagę. Co wolisz, GPlay czy RGPlay? No oczywiście, że RGPlaya. No kurde. A kumacie, że 33 osoby zaznaczyły G-Playa? Co wolisz? Grać wciąż SCP? MTF-em, naukowcem czy klasą D? SCP jest najciekawsze. Co wolisz? Wypić krew z 294? Czy wypić SCP-106 z 294? Krew, chyba po krwi by mi się nic nie stało. Dać kartę O5 w realu? Boże, ja mam kartę O5 w realu, halo! 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 Halo, O5 Council, halo, odbicie lustrzane, więc nie widzicie, ale zaufajcie mi, więc ja wolę kałachać, to jest banable, za to można chyba karę jakoś dostać, więc druga karta bym się przydała. Undertale czy SCP? Chyba Undertale. Okej, wyjdę, okej. No okej, szkoda. Co wolisz? Nagrywać na Twitch czy nagrywać na YouTubie? Nie da się nagrywać na Twitchu. A, Boże, kliknąłem tu, nie wiedziałem, że jest odpowiedź, już wystarczy? Wystarczy. Okej, okay. Co wolisz? Papyrus Sans. Sans co wolę. Co wolisz? Undertale FNAF. Undertale. Okej. To się skończy, bo że nie chcę niczego udostępniać.
To się skończy ten quiz? Nie. Żegnaj. Teraz. Bye. Boże, jak dziwne to było. Dobra, dalej. Co wolisz? Naukowcem czy ochroniarzem? Naukowcem. Co wolisz? MTF czy CI? MTF. A czy C? A. Logiser P90. P90. Jako klasa D znajdziesz się przy spawnie MTF-ów, gdy się zrespi, czy znajdziesz się w wymiarze obozowym? No to, bo to jest pewna śmierć raczej. Co wolisz? Aktualne bronie stare? No aktualne. Który wygląd light wolisz? Nowy, stary? No ja wolę nowy. Którego z youtuberów wymienionych lubisz najbardziej? Pio, AB, Gabor, Ozyr. Czemu to jest AB z kusztoszem? Dobra, AB z kusztoszem wygrywa, sorry. Ludzie mnie wybierają. Czemu ludzie mnie wybierają? Tego pytania się nie spodziewałeś. Jaki wygląd działania broni eksperymentalnej wolisz? Nie ogarniam tej nowej, ale mi się podoba. Podobał się quiz? Tak. Tu się pierdolę. O co chodzi? Ale te quizy są coraz dziwniejsze. Dobra, kolejny. Co byś wolał? A. Spalony żywcem czy zabitym przez misia? Ale ten miś nie zabija. Więc chyba to. Co byś wolał? Rozszarpany przez 939 czy tego? Chyba ten. Co byś wolał? Poświęconym czy wciągniętym? To już odpowiadałem, poświęconym. Co byś wolał? Być naukowcem, który prowadzi badania nad niektórymi SCP, lecz później zginąć za rok SCP-035? Być personelem klasy D biorący udział w badaniach SCP-682, zginąć podczas dekontaminacji tego SCPK? Nie wiem. Chyba to, bo 035 jest creepy. Dobra, to był cały odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam do linku w opisie do wszystkich quizów, jakie były w dzisiejszym odcinku, do łapkowania, komentowania, subskrybowania, udostępniania. Dodatkowo zapraszam na mojego Discorda, Instagrama, grupę na Facebooku, wszystko macie w opisie. No i do Twitcha, mówi do was Gabor i zrobimy 17 minut, więc mogę wam pokazać, nie wiem, klucz do czegoś i nie pokażę, bo...